Jest zimno, ciemno i strasznie, a twoja przyjaciółka uwielbia płatać ci figle. Dzisiaj nauczymy się, jak przetrwać w dziczy i nie czuć się jak Robinson Crusoe. Weekend na łonie natury? Świetny pomysł! Wysiadać! Jesteśmy na miejscu! Oddawać telefony! W tej walizce jest wszystko, co będzie wam potrzebne, żeby przeżyć. Powodzenia! Arrivederci! Miłego pobytu! Hej! Zaczekaj! O rany! Przeżyjemy? Ciekawe, co nam zostawił! Linę, puszkę, szkło powiększające, taśmę i papier toaletowy. Czekaj, powiedziałaś papier toaletowy? To właśnie to, czego teraz potrzebuję! Wow, moja przyjaciółka złapała swoją pierwszą ofiarę. Przepiórcze jaja? Tak, znalazła mnie po drodze do... No wiesz, dokąd szłam. Psucie ptasich gniazd to zły pomysł, ale to jest walka o przetrwanie, a my nie mamy nic do jedzenia. A teraz mamy całkiem niezły obiad. Tylko musimy go ugotować. Bingo! Mamy lupę! Żeby rozpalić ogień, potrzebujesz lupy i gałęzi. Skieruj promienie słoneczne przez lupę. Cierpliwość to cnota. Zobacz, igliwie zaczyna się palić. Wow, jesteś jak Prometeusz! Teraz musimy znaleźć talerze. Po co ci puszka po Pepsi? Zrób dziurę w puszce nożem introligatorskim. Włóż do środka palące się gałęzie. Rozbij jajko na dnie puszki. Mini jajka sadzone zrobione w ekstremalnych warunkach jakimś sposobem lepiej smakują. Smacznego! Fiu, udało nam się coś zjeść, więc powinnyśmy iść dalej. O, jagody! Pycha! Nie spiesz się! Uważaj na te małe czarne kulki. Nie są jadalne. Ale te są dużo lepsze. Z pewnością możesz jeść te pączki róży. Możesz nawet zaparzyć z nich herbatę. Wow, znalazłyśmy wodę! Ale chce mi się pić. Nie tak szybko. Na pewno nie jest zbyt czysta. Nie martw się. Mamy apaszkę. Pomoże nam przefiltrować wodę. Oderwij kawałek materiału. Weź patyki. Włóż je w piasek. Naciągnij na nie materiał. Zrób 3 piętra. Weź żwirek, trawę i węgiel. Połóż trawę na górnym piętrze. Wypełnij drugi hamak piaskiem i kamykami. A na trzecim połóż węgiel. Weź 2 kubeczki. Użyj jednego, żeby zaczerpnąć wody z rzeki i przelej ją przez filtr. Połóż drugi kubek pod konstrukcją. Wlewaj wodę małym strumieniem, żeby mogła się oczyścić. Wow, 3 poziomy filtracji! Nie zapomnij napełnić butelki wodą. Ale lepiej ją przegotować, jeśli się da.
Zobacz, co jest w rzece. To mały homar. Chodź tutaj, skorupiaku. Jest źródłem zdrowego białka. Musicie zrobić pułapkę na homara. Ściągnij rajstopy. Zbierz giętkie patyczki. Zapleć kółko. Naciągnij na nie rajstopy. Przymocuj sieć do patyka. Złap w nią homara. Zobaczmy, czy zadziałało. Wow, jest ich kilka. Spróbujmy je ugotować. Mamy już pełno drewna na ognisko. Dziewczyny rozpalają ogień. I kładą homary prosto na węgielkach. Kiedy będą czerwone, można je jeść. Pycha! Ale tu pięknie! W takich momentach łatwo zapomnieć, że nie masz ze sobą zmiany ubrania, że kosmetyczka została w domu i musisz spędzić noc w szałasie własnej roboty zamiast wygodnego łóżka. Zobacz, kaczki! Jakie to romantyczne! Tylko uważaj, nie wpadnij do wody. Nie masz ze sobą drugiej pary trampek. Ups, twoje stopy są przemoczone. Cóż, nie ma czasu się smucić. Musimy pozbierać kamienie. Jeszcze więcej. Mokre buty to oczywiście duży problem, ale musimy też pomyśleć o zbudowaniu szałasu. Zmontujcie szałas z gałęzi. Tymczasowe schronienie jest gotowe. Rozgośćcie się. Teraz musimy się zająć mokrymi trampkami. Rozpalcie przed szałasem ognisko. Włóżcie w nie kamienie. Kiedy kamienie rozgrzeją się, włóżcie je do trampek. W ten sposób szybciej wyschną. A tak w ogóle możecie użyć szyszek jako rozpałki, a trampki już wyschły. Czas na herbatę? Zróbcie stojak z patyków. Owińcie szyjkę butelki drutem. Przyczepcie butelkę do poprzecznej gałęzi. To specjalny lifehack na wypadek braku garnka albo metalowego kubka. Nie zapomnij zdjąć nakrętki, inaczej butelka wybuchnie. Butelka może się powyginać i lekko stopnieć, ale się nie spali. Widzisz bąbelki? Woda się gotuje. Włóżcie pączki róż do kubeczków. Zalejcie je gorącą wodą. Kiedy będziecie lać wodę, nie dotykajcie butelki. Możecie się poparzyć. Zdrowa herbata jest gotowa. Ale pyszna. Teraz już nam ciepło. Pierwszy dzień projektu Survival w dziczy okazał się sukcesem. Możemy iść spać. Myślisz, że przyjadą po nas jutro?
Podobały Ci się nasze survivalowe lifehacki? Zgodziłabyś się spędzić taki dziki weekend w lesie? Daj nam znać w komentarzach! I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić jeszcze więcej przydatnych pomysłów od Trum Trum!